Spotykamy się tutaj, aby pokazać solidarność i szacunek dla Konstytucji i Sądu Najwyższego oraz bronić praw wszystkich obywateli dla niezawisłych sądów. Chcieliśmy też jakby prosić pana prezydenta o zawetowanie tej nowelizacji ustawy, natomiast przed wyjściem już dowiedzieliśmy się, że podpisał. Pierwszy raz przyszłam. Nie pierwszy raz, no nie podoba mi się to, co się dzieje. To, co się wyprawia z prawem w Polsce. Uważam, że ten, w ogóle ten kraj, niedługo to nie wiem, co to będzie. Nie zgadzamy się z tym, co się dzieje, po prostu, zwyczajnie. Całe życie nie protestowałam, a teraz uważam, że no nie można stać obojętnie obok tego, co się dzieje. Moim zdaniem chcą doprowadzić do tego, żebyśmy pewnie wyszli z Unii, no a też do wpływ duży Kościół ma. Źle się dzieje. W ogóle no, ja jestem może jedyną osobą, która głosowałam na PiS. Ja wierzyłam, ale w tej chwili po tym wszystkim, co się stało, po prostu już nie mam zaufania i niestety nie wiem jeszcze, na kogo zagłosuję, ale po prostu uważam, że tak nie można. Coś nie, no i po prostu dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby może tak był. I czuję się po prostu, no, jakby to powiedzieć, rozczarowana tym wszystkim.